Cześć, witajcie. Muszę Wam się przyznać, że zima to moja ulubiona pora roku, a już zwłaszcza wtedy, kiedy spędzam ją w takim miejscu jak to. Ośrodek piękny, pogoda piękna, atmosfera w zespole dopisuje. Chyba nie ma co przedłużać. Normalnie powiedziałbym, że jedziemy, ale dzisiaj powiem, lecimy. Jak widać, dolecieliśmy, teraz czekamy na to, aż dolecą chłopaki. Wczoraj trener Saganowski we vlogu mówił, że wykonali kawał dobrej roboty. Ja czekam na kolejne kawał dobrej roboty dzisiaj i myślę, że wy też czekacie. No, I cannot dance this shit song. Dzień dobry, guys. Hibek. Wishback. Kafu? Tak. Zalogowałeś się? Zalogowałeś się. Zalogowałeś się. What is mean? Zaloguj się, pamiętasz? Zaloguj się, what pamiętasz? Is mean? What is mean? What you did yesterday? I don't remember. Repeat again. Zaloguj się. Zaloguj się. No teraz zaloguj. Powiedzmy. A to indywidual brał radio. Co? Tea again? Or coffee? No. Tea. Always. To keep my soul warm. So now I think it's warming up, huh? Yes. Get making ready to. I heard that you don't drink coffee here because you cannot drink coffee when you are not in Portugal. Oh yes, coffee. It's a secret that coffee here is very bad. So I drink tea, but coffee is very bad. Look, they are looking to me, they are jealous because I'm speaking to the camera. Lepsze od jednej kozackiej interwencji? Kilka kozackich interwencji. A teraz wszystkich z Państwa serdecznie zapraszam na absolutną sól futbolu, jaką niewątpliwie są brameczki. Słuchajcie, idziemy teraz poszukać osoby odpowiedzialnej za to całe zamieszanie, a więc za organizację zgrupowania. Trzeba znaleźć kierownika. No dobra, słuchajcie, jest i on. Tam za moimi plecami Konrad omawia jakieś tajniki naszych przygotowań. Także poczekam, aż panowie skończą rozmawiać i wtedy na pewno poznamy wszystkie odpowiedzi na dręczące nas pytania. Planowaliśmy wcześniej, przed przyjazdem tutaj, jak zwykle zresztą. Przygotowujemy obóz zimowy już tak naprawdę na początku sezonu. Najpóźniej koniec sierpnia, początek września. Do Turcji wracamy po 5 latach, natomiast wracamy do miejsca nam dobrze znanego i mi dobrze znanego jeszcze z czasów pracy z reprezentacją Polski. Znamy te boiska, wiemy, że są faktycznie dobre, wiemy, że mogą przyjąć praktycznie każdą ilość wody, co w przypadku warunków pogodowych ostatnio w Turcji jest niezwykle istotne. Na przykład w tej chwili w Cornelii Delax jesteśmy sami przez 10 dni, nie ma z nami żadnej innej drużyny, my to wiedzieliśmy od początku, to jest bardzo wygodne, tak? To z nikim się nie musimy mieszać, z nikim nie musimy walczyć w cudzysłowie o siłownię i tak dalej. Tak. W zeszłym roku byliśmy w Portugalii, wiadomo dlaczego, też obóz nie był najgorszy, natomiast no, brakowało trochę spanych partnerów, no, tych minusów było trochę więcej. Wracamy do Turcji po paru latach i mam nadzieję, że to się opłaci. No słuchajcie, żarty się skończyły.
trener Saganowski wszedł na wieżę, trener Bukowicz na boisku, bo tutaj każdy najmniejszy błąd będzie bardzo dobrze zauważalny. Chodźcie, przyjrzymy się temu, co tam szkoleniowcy podpowiadają naszym zawodnikom. Okej, Luis, okej. A ratuj te podanie, to... Musisz stać, kocie, możesz się ruszać. Jeszcze nie koniec. 1 minute. 20. Że nawet w oczekiwaniu na wejście na plac Tak. Kości się nie zastoją. Nie, teraz zaspiłaśmy. Jest Hako! Brawo! Spotykamy się 16:41 grupa. 440, first group, same groups. Na dole ci. Na dole. Wiemy gdzie jesteśmy, tam jest rozgrzewka. Spotykamy się na dole. On the ground. Pod nie. 60-40, first group. Druga grupa o godzinie. Nagrałeś to? Oczywiście. Weźmy teraz lód do pokoju. Będziemy startować w tych zawodach. Jak to się nazywa? To co na plaskacze się tak, biorą, na plaskacze. Ogólnie to codziennie jest u nas w pokoju, ale... Nie widzisz Solar, jaki ma noster, bo on... Mamy daleko idący wniosek, ale patrząc na kulisy meczowe i teraz vlogi, zgrupowanie, to wydaje mi się, że Wszołek to taki trochę ciężniak bis. Fajny, profesjonalny gość z charyzmą, dobry kontakt z młodymi, doświadczenie. Polubiłem go i chętnie poszedłem z nim na piwo. Miłe. A bardzo miłe słowa na pewno, bo budujące takie rzeczy są. To jest znak, że ciężka praca popłaca przede wszystkim. I co, ja zawsze powtarzałem, że piłka nożna bez kibiców byłaby praktycznie niczym w ogóle sport, więc takie coś jest budujące i zachęcające do jeszcze cięższej pracy. Mówisz? Tak, do bossa. Bossa. Tu, nie do mnie, do niego. Maj. O, już na urlopie, zobacz, ciasteczko wjechało. Muszyka. Słoneczko. Robota wykonana, to można się relaksować trochę. Parę godzin. But you're black, all right? Oh, you know how good I feel now? You feel good now? Pamiętasz sobie wylicytowania? Kochani, trwają licytacje na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Do wylicytowania jest wycieczka ze mną po stadionie, eskorta dziecięca i ta oto koszulka. Coś tam powiedział młody? Młody gniewny? No nie, jeszcze nic nie zdążył, tylko tam przez trenerów się, że wolno biegają. Że tak. Miało być bieganie, a jest jogging. A. Nie no, ważne, że coś robią dla siebie, panie trenerzy. No aczkolwiek 15 minut na kilometr, to myślę, że to słabe tempo. Nie obliżając oczywiście. To co, trening zrobiony, teraz czas na obiad, odpoczynek, a potem siłka. No i zobaczymy, co tam chłopaki wymyślą w trakcie dzisiejszego dnia. Podczas treningu kierownik drużyny wypowiadał się o środku w samych superlatywach, więc uznaliśmy, że to jest dobry moment, żeby pokazać wam, gdzie mieszkamy. Hotelowe lobby to jest zawsze miejsce, do którego chętnie udajemy się po posiłku i my, i piłkarze, dlatego że można tutaj zjeść smaczne ciastko, to akurat dla nas, wypić smaczną kawę, to już dla wszystkich, ale także odwiedzają nas przedstawiciele mediów, są wywiady z zawodnikami, sztab trenerski również lubi tutaj ustalać jakieś założenia na kolejne treningi czy mecze sparingowe, także lobby to też jest takie serce naszego hotelu. Gnadin. Black coffee for me, okay? Please. And maybe a cake. And I will pay by card. Sure. Tak sobie myślę, że co ja wam tutaj będę sam opowiadał, załatwię wam lepszego przewodnika. No i cześć, załatwiłem wam lepszego przewodnika, tak jak obiecywałem. Paweł Wszołek jest z nami dzisiaj. Słuchaj, musisz coś pokazać kibicom, co tutaj warto zobaczyć w tym hotelu. Jak żyjecie, jak mieszkacie, jak jecie. Dokładnie. No to prowadź, Paweł. Tutaj by ktoś kupić sobie jakieś okulary, jak ktoś potrzebuje, stroje jakieś wakacyjne, ale nie wiem, czy ty widzisz. Zabawki dla dzieci. No i tam wiadomo, nie? To co? Czyli z rodziną Turcję. Można przyjeżdżać. No, można przyjeżdżać. Tutaj mamy widać basen w oddali, tak? Z którego jeszcze nie korzystaliśmy. Tutaj mamy taką salkę do rozgrzewki przed siłownią, gdzie robimy takie ćwiczenia wzmacniające.
ćwiczenia, jak ktoś coś potrzebuje. Przede wszystkim jakieś problemy mięśniowe. Co nam potrzeba, więc ciężko pracujemy i przygotowujemy się do rundy rewanżowej. Jesteśmy na siłowni. Jak widać, jest wszystko. Zaczynając od wody. Można powiedzieć, na dobrym sprzęcie, Techno Gym. Dzisiaj mieliście siłkę, tak? Tak, dzisiaj mieliśmy. Co drugi dzień mamy siłownię. Praktycznie. Nie wiem, jak to będzie dalej wyglądało. Jeden z profesorów siłowni. To amatorów. Nie. Siła. Dzień dobry. Nie tylko. Tutaj mamy taki kącik, gdzie obecnie nie ma owoców. Ale praktycznie przed każdym treningiem, między treningami zawsze jest dostępna woda, jest woda stoi. Mamy tutaj kawkę. No siema. To jest kamerą oczywiście, wiedziałem. Proszę zobaczyć, jaki Nikodem. Człowiek was wytypował, żebyście pokazali, jak mieszkacie. Ja swojego pokoju nie chciał pokazać. Nikodem nie jest tutaj sprzęt po treningu zostawiony. Ja tutaj mam porządeczek oczywiście. Tylko Nikodem wszystko rozwala, ale... Tak. No, mały drobiazg. To jest ten stary pokój, to nie wiem, czy to bardzo pokazywać. No zwykły pokój obozowy. Tutaj mamy PlayStation, czasami można sobie zagrać. Wszystko się co gracie? FIFA oczywiście. Tylko FIFA. I który lepszy? Oczywiście, że ja. A przepraszam, 3 razy wczoraj go pokonałem, ale nie chcę się do tego przyznać. No tutaj tu nic ciekawego nie jest, są łóżka. Tutaj jest przede... łóżka, często między treningami śpimy. Jesteśmy mega zmęczeni po treningu, więc regenerujemy. To śpicie czy na konsoli gracie? Znaczy wieczorami na wieczorami, konsoli, ale to też rzadko, dwa mecze. A po południu i rano śpimy, żeby się zregenerować. To jest tak zwany physio room. To jest zawsze jest powaga, panuje. Skupienie. Strefa ciszy. Tak zwana strefa ciszy. Strefa pracy. Chyba, że wszędzie, jak sprawdzę ten stół za włosami. Tak. Zawsze możemy liczyć na pomoc. Zawsze angażujemy się z całym sercem i to jest bardzo ważne też, można powiedzieć, dla nas. Że tak się nazywa. Jak widać już jest wszystko zbierane, ale mamy tutaj wszystko od koloru do wyboru. Mamy wszystkie warzywa, wszystko co potrzebujemy, przede wszystkim w naszej diecie. Czyli przede wszystkim makarony, ryż, węglowodany, ryby, mięsa. I co więcej dodać? To wszystko. Twoja znajoma. Siemasz, Konrad. Cześć. Jak tam się w Rosji żyje? Jak się żyje? No, może tu kolegę. Tu kolegę spytamy, bardziej znajoma twarz. O, Szymi, siemano. Na minę. Daj głos tam, daj głos, bo głosu nie ma. Jak głosu nie ma? O, teraz cię słychać fantastycznie. Opowiadaj. Co tam, mordzie? Opowiadajcie, co u was. No, u nas wszystko fantastycznie jest. Hotel piękny, warunki mamy piękne, słuchaj. I od razu z nim pogadasz, możliwe, że przyjedzie do nas. Wpadasz? No, wpadnę na mecz. Wszystko już widzieliśmy. A i konia ty porówniesz. Kluczymy na tej pięknej kanapie. W show i nasz dzień postanowił zakończyć na kanapie i ja pozwolę sobie zrobić to samo. Bardzo dziękuję, że śledziliście nasze zmagania. Przypominam o logowaniu się na stronie tak, żeby przedpremierowo oglądać odcinki naszego vloga. A tym, którzy robią to na YouTubie, no to oczywiście polecam subskrypcję, łapki w górę, dzwoneczki, tak żebyście nie przegapili żadnego z naszych filmów. Bardzo dziękuję, że byliście z nami. Słuchajcie, idziemy już spać, dlatego że jutro czeka nas bardzo, bardzo ciężki dzień. Najpierw trening, a potem mecz sparingowy, także na pewno dużo będzie się działo. No bo co? Kładziemy się już i my, i zawodnicy. Wszystkiego dobrego, cześć, dobranoc! Krzyk, krzyk, krzyk.